2 versus 8 za nami, więc stwierdziłem, że zrobię małe podsumowanie, czy tam omówienie, jak zwał tak zwał, więc lecimy z tematem. A po co to, na co to komu w ogóle potrzebne? Przecież tryb już się skończył. Ano po to, że ten tryb podobno w przyszłym roku ma wrócić z większą ilością killerów. Zacznijmy od początku, a więc od zapowiedzi trybu. W teorii na papierze ten tryb, no nie był zbyt fajny. W zwykłych meczach 4 versus 1 killer nierzadko ma problem z survami, a tutaj killerów dwa razy tyle, survów także, tylko genów tak jakby nie do końca. Nie wspominając o tym, że są aż 3 włazy. Jednakże tryb chyba dostał harde testowanie od Behavior, bo pomijając bugi i kolejki długie jak sam, długie, to według mnie był to zdecydowanie najlepszy tryb w tej grze w ciągu ostatnich 4 lat, a może i nawet poczynając od początków tej gry. Wchodzisz na mapę, chaos totalny, weź to ogarnij, ale za to jaki fan. No dobra, ale jak tak naprawdę grać na ten tryb, żeby killerem wygrywać? Podstawowe zasady są dokładnie takie same. Liczenie haków, znajomość mapy, odpuszczanie trudniejszym celom, odpuszczanie na cięższych lupach, wymuszanie trójgenu itp. itd. Surów jest tyle, że póki masz cały komplet, to raczej nie będziesz miał problemu z ich znalezieniem. A jakie są inne ważne i tak naprawdę z racji konstrukcji trybu nowe rzeczy? Cóż, żeby dobrze grać w tym trybie, trzeba sobie parę rzeczy uświadomić. Po pierwsze, to nieważne, który killer ma więcej haków czy tam klatek. To nie są twoje haki, to są wasze haki. Jeśli jeden obił surwa, a drugi go dokończył, to bardzo dobrze. Ten co jest bliżej nie ma co robić, wrzuca do klatki i siema. Nawet jeśli powalający właśnie wyciera broń, a drugi jest blisko, to niego tam wrzuci yellow. Kolejną ważną kwestią jest, czy chodzić razem, czy osobno. Z tego co zauważyłem, to nie fiksujcie się na tym, że cały mecz osobno, albo cały mecz razem, bo to wam trochę przegra mecz. Zacznijcie od rozdzielenia się, zidentyfikujcie gdzie są surwy i zacznijcie opracowywać mały gameplan. Jeśli jeden killer znalazł surwy, a drugi nie, to oczywistym jest, że powinien iść tam, gdzie pierwszy. Jeśli obydwoje znaleźliście przeciwników, to nie ma sensu się kłócić, gdzie jest ich więcej. Zwyczajnie ich obijcie i w miarę możliwości powalcie w dwóch częściach mapy. Co dalej? Ano, jak nie widzisz surwów, to warto iść do twojego teammate'a, żeby wziąć i też dać mu trochę boostów i być może pomóc dokończyć jakiś pościg. Następnie, jeśli macie kolejne cele, to lecicie na nie. Jeśli nie, to znów się rozdzielcie. Według mnie i tego co testowałem, to właśnie taka taktyka jest najbardziej efektywna. Często kopcie geny, nawet te z ekstremalnie niskim progresem, bo z tego też macie benefity w postaci aura surbów, co jest mega pomocne. Gdy zbliżacie się do końca meczu, to w sumie macie dwa rozwiązania. Jednym jest po prostu szukanie surbów osobno, tak jak na starcie meczu, ale drugim, według mnie jednak troszkę bardziej efektywnym, jest opcja jeden killer na genach, a drugi szuka. Zresztą tak naprawdę to zależy od tego, ile genów wam zostało, bo jeśli dużo, to w sumie nie ma sensu brać opcji numer 2, ale jeśli jeden, no to opcja numer 2 jest must have. Wracając, jeśli jeden killer jest na genach, drugi szuka i znajdzie surwa, no to jeśli pościg będzie mu się przedłużał, to oczywiście, można do niego pójść i mu pomóc. A co z endgame'em? No, to zależy jak bardzo jesteście spoceni. Możecie go rozegrać normalnie i prawdopodobnie wyciągnąć coś pomiędzy 6 a 8k, ale możecie też zacząć iść w slack i trzech ostatnich powalić i dopiero wieszać przy okazji zamykając włazy. Tak, ta druga metoda jest trochę nudna, bo to niepotrzebne marnowanie czasu, ale jeśli rzeczywiście napaliliście się na najwyższe zwycięstwo, to można zaryzykować. A co w przypadku randomów? Przecież nie mam z nim komunikacji, szczerze? Jeśli ogarniasz powyższe zasady, a random coś tam umie, to wciąż jest duża szansa na wygraną, więc o to się zbytnio nie martw. Wiem, z randomem to nie to samo, ale nawet jeśli on nie ogarnia, to wciąż robi mega ważną rzecz, czyli odciąga od genów, co tobie daje czas na walkę z przeciwnikami. A jak dobierać killerów? To już twoja osobista preferencja. Fakt, Hillbilly na tym trybie dostał trochę po dupie, ale wciąż można nim ugrać. Tak, Trapper na tym trybie jest przemega koksem, ale nie jest niezbędny. Jeśli masz swoje preferencje, to się ich trzymaj. Jeśli nie, to zdecydowanie mogę polecić combo Trapper, Wraith lub podmiankę Wraitha na Nerskę albo Huntress, według twojego uznania. Aczkolwiek nie wiemy, jakie umiejętności będą miały nowe dostępne postacie w tym trybie, co też zdecydowanie warto będzie ograć i potestować w różnych kompilacjach. Podsumowując, dostaliśmy mega fajny tryb z chaosem w zestawie. Fakt, że na killerze czekasz średnio 15 minut na mecz, co jest dosyć frustrujące. No jeśli killerzy mego chcą wygrać, to koniec meczu może być trochę nudnie przedłużany. Niemniej jednak zabawa była przednia i ja ze zniecierpliwieniem czekam na kolejną edycję. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał ten materiał, a tymczasem trzymajcie się. Na razie.